Już po raz ósmy na scenie Ełckiego Centrum Kultury w Ełku zaprezentowali się soliści i zespoły śpiewające pieśni patriotyczne. Dziś odbyły się eliminacje do Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Łącznie wystąpiło ponad 300 wykonawców. Z takiego ogromnego zainteresowania konkursem, zwłaszcza wśród najmłodszych, cieszy się Aneta Zamojska, koordynator festiwalu. Młodzież i dorośli, bo mamy również kategorię dorosłych, chcą śpiewać i chcą śpiewać piosenki o Polsce. To jest bardzo fajne, ponieważ śpiewają nie tylko piosenki martyrologiczne, ale są również takie pieśni, utwory świadczące o pięknie naszego kraju, o umiłowaniu ojczyzny. Wykonawców podzielono na 6 kategorii wiekowych. Nie zabrakło takich utworów jak Polskie kwiaty, Przybyli ułani pod okienko czy Polska. To, że śpiewam piosenkę o partyzantach, to żebyśmy wyglądały bardziej jak partyzanty. Będziemy śpiewać tą samą piosenkę, ale tylko będzie... Dziewczyny będą śpiewały to, co dziewczyna, chłopacy to, co chłopacy. Spotkaliśmy się na przerwy, trochę ćwiczyliśmy. Czasem nawet na lekcji trochę i... Ciągle ćwiczyliśmy te ruchy i śpiewaliśmy. O ojczyźnie, o kwiatach, o tym, że się tęskni i żeby tym, o tym nie można zapomnieć. Patriotyzm to znaczy to, żeby kochać ojczyznę i żeby ją miłować. W skład 3-osobowego jury oceniającego występy weszli Urszula Kowalczyk, Marcin Pyciak i Emil Mankiewicz. Pod uwagę brali oni dobór repertuaru, wyraz artystyczny występu, walory głosowe wokalistów oraz poziom trudności wybranego utworu. Jak przyznaje Mankiewicz, poziom konkursu jest bardzo wysoki. Jest mnóstwo utalentowanych dzieci z Ełku, ale również spoza miasta, ponieważ jest to konkurs dedykowany dla dzieci z Ełku oraz z miejscowości okolicznych, więc poziom naprawdę wysoki, urozmaicony. Staramy się właśnie wyłuskać te dzieci, które właśnie czy najlepiej się zaprezentowały lub drzemie w nich jakiś ten talent, który jeszcze gdzieś troszeczkę się wydobywa, ale jeszcze nie jest tak do końca odkryty. Koncert finałowy odbędzie się 7 listopada o godzinie 16 w Ełckim Centrum Kultury.